Świnie zjedzą mnie żywcem! Maciora jednak! Nie wyjdę stąd, przecież to jest zamykanie od tamtej strony. Co teraz będzie? Wyważę drzwi chyba. Także siema, z tej strony Agrolnik TV i właśnie jedziemy sobie w stronę starego PGR-u, gdzie sprzedają stare rzeczy. Tutaj skręcamy kierunek. Tutaj jest stary PGR. Sprzedają rzeczy. My kupujemy sobie dzisiaj dwie rzeczy stąd. No, zgaśmy Ursusa. O, tutaj jest ładny zator. Pooglądajmy sobie. Autosanka, duża przyczepa, pewnie 10 ton ładowności. Ale zostawili, naprawdę dbają o to. Ale ładny zatorek, podoba mi się. To jest jaki? 7320, to 80 koni ma. O, otwarte. Zobaczmy, co tutaj jest. No ładny zatorek, zadbany. Także ja w przyszłości może kupimy, tak jakby na razie na koncie mamy 8400. Four Street do kiszonki. O, tutaj też kolejny ładny Ursus. Razem Ursus. 10-12 ze 100 koni. No fajny, fajny. Też by takiego chciał się mieć. Tutaj SIP. Tutaj agromasz, fajny agregat i co to jest? T150, a to chyba ruskie jakieś, to też spegierowskie. Takie pozostałe rzeczy z PGR-u. Tutaj jest wóz konny i SIPMA. Ja dzisiaj te dwie rzeczy kupuję. To też kupuję. No i prasę też. Wóz kupuję, bo miałam tylko jedną przyczepę. A tu będzie teraz druga. No i sipmy do kostek. Będziemy kostkować w tym odcinku. Także wsiadamy. Już zapłaciłem im z góry. Na koncie miałam 15 tysięcy. A mam 8. To po taniości sprzedali mi. Bo jestem ostatnim rolnikiem w tej wsi. No, podczepione. Działa wszystko? Rynki działają. Działa wszystko. Dobra, to jedziemy. Światła. Jedziemy. No, także takie nowe nabytki. No, nowe, bo zadbane. Ładne. Szkoda, że te PGR-y wszystkie już koniec ich jest. Były fajne. Skręcamy. Pusto tutaj zostawię na razie. A tu. No i jedziemy prasować 60. Te pole przed. Zjazd tu. Sorry, że nie było tyle filmów. No, znowu bym spadł, czy co? Nie wiem. Znowu bym tam wpadł, jak ostatnio. Czekajcie, tu się ustawię jakoś. Ładna SIPMA, podoba mi się. Napiszcie hashtag SIPMA, tak, SIPMA, przypnę serduszko. Napiszcie, czy ładną kupiłem. Trzeba rozłożyć było. No i dobra. Opuszczamy, włączamy. No i jedzie. Daj radę. Elegancko. Kostki lecą. No, także zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, bo już kupiłem program do nagrywania.
I w styczniu pewnie będą robione live'y kompem, także będzie sztos. Wreszcie światłowody. Bez światłowodu nie da rady robić live'a, uwierzcie mi. No i będzie sztos, jak będą live'y. Na żywo zawsze fajniej. Ale oczywiście odcinki też będą. Napiszcie, czy wolicie YouTube'a, czy wolicie Twitcha, bo ja Twitcha na przykład nie lubię, bez obrazy. Ale nie lubię Twitcha. Czekajcie, zobaczmy, kto tam jest. No, ładne kosteczki, 200 litrów, jak widzicie. Trochę ich tu będzie, ale dobrze, że mam tamte przyczepy z autoladem. Wszystko śmiga. No i jedziemy. Już 60 prawie godzinę ma zrobioną. Bo w realu myślę, że to jest tak jak 100 godzin. Jedna godzina tu, to tam albo 10, albo 100 godzin. Coś takiego w realu. Ale ja będę mówił, że to godzina. Sorki, już jedziemy dalej. Tutaj rów. Można się kąpać. Hehe. O, jakie ładne. Ojoj. Chciałam powiedzieć, że ładny pasek kostek. Tylko sobie wyobraziłem, że będzie te całe pole takie w kostkach i na dodatek wszystko będzie trzeba zebrać. Ojoj. 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 Co to będzie? O, w ogóle wałek dalej zostawię, to już zapomniałam powiedzieć. I dobra, chyba zrobimy cięcie i jeszcze potem będziemy ładować rolki. Znaczy kostki będziemy brać, zbierać. To także widzimy się zaraz. Także jestem po cięciu, ja nawet tego nie sprasowałem. A tutaj tak się spierdzieliła cała robota, że ja cię pierdzielę normalnie. Nie uwierz, co się stało. Nie wiem gdzie, gdzieś wałek mi wypadł, urwał się. Tu powyginało wszystkie śruby. Tam wałek jak lekko wygięło. Tutaj śruby powyrywało w środku. No i ja teraz tutaj, już która godzina jest, a ja tu dalej stoję i tnę. Tu przedłużacze wszystko i ja robię dalej tą prasę. Może mi się uda to zrobić dzisiaj. A ja to cały czas tnę. Nacinam wszystko. Ten młotek. Mówię wam, taka robota, że to... A. Stukamy trochę. Tutaj bolec też lekko się wygiął. Tam najgorzej będzie to trzeba wszystko rozbierać. Ja nie wiem, czy to dzisiaj zrobić, czy nie. Czy tylko jechać zebrać kostki. Tego dzisiaj pewnie zbierzemy kostki. Może zbierzemy. No, może. Nie wiem, na razie wezmę to gdzieś tutaj, idę rzucę obok bociana. W niego trochę postukam. Żeby był wyklepany. Hehe. Miniaturka musi być. Jeszcze ten wezmę. Potem sobie to pan zanoszę. Obie, pilnuj bocianie. Da radę to włożyć? A nawet się tego nie złoży teraz. Tak, nawet się tego nie złoży. Kurde.
kurde, nawet się nie złoży tego. Dobra, to już kij z tym. Zrobi się to kiedy indziej, sprasuje się to poza odcinkiem, już najwyżej sprasuje wszystko. Bo to ja nie wiem, to już wiem, czemu po taniości on to wziął. I nie wiem, może teraz pojedziemy prasować, znaczy zbierać kostki. Jedziemy z mniejszym, jedziemy zbierać kostki już. 60 niech się stoi już z prasy. Będzie trzeba łąki pokosić jeszcze. Tam stoi przyczepa, bo ją wyprowadzały. Wiem, że była inna, ale tamta była zbugowana, tak jakby. Ona tutaj stoi, wyprowadziłem ją w łąkę na razie. Tam przeszkadzała mi trochę. Czekajcie, jak to działało? Małe kostki. Oby działało to, żeby zbierało. Ja wiem, że to zbiera te. Wiem, że to okrągłe zbiera. Sobie na single gram. I U będę musiał wcisnąć. Dobra. I jedziemy. Jeżeli nie, to po prostu załadujemy na to rękoma. Teraz sobie oddalę kamerę. U. O, zbiera. Fajnie, że zbiera. Dobra, to jedziemy. No i to jest porządna przyczepa, nie tamto zbugowane. I na górę się od razu zbiera. O, zawsze trochę zbierzemy. I kostek. 85 aż wejdzie. Sporo. To zbierzemy tyle, ile sprasowaliśmy. Jak trochę zostanie. Dobra, jest zebrane. Patrzcie, tak to wygląda. Duża liczba. No, szybko zbieranie, a nie męczenie się na przyczepy i wrzucanie. Myślałam, żeby to na strop załadować. Ale tak to nie wiem, serio, gdzie to załadować. A, da się i tak. To dobrze. Idziemy ładować jednak na strop. Rajta. Składa. Od razu do świń może wrzucę. Dajcie wejść! No nie, no ja muszę tędy. No właśnie. Bierz te kostki. Mamy dwie świnie, przypominam. Da się w ogóle wyjść? Chyba nie. Dobra, to powrzucamy to po prostu na razie. Wszystkie kostki tak będę musiał robić. Dzisiaj taki trochę inny odcinek niż zawsze, bo zbieranie kostek. Potem to będzie musiał w jedno miejsce jakoś ponarzucać, bo ja tego układać nie będę, od razu mówię.
Ja wolę w farmingu nie układać, nie męczyć się z tym. Szkoda nerwów. No, szkoda nerwów. Wam też nie polecam. Ogólnie belki i to wszystko w farmingu jest popsute. Więc no. Dobra, teraz trzeba iść tam ponagarniać trochę w jedno miejsce. Trochę świnią. Ile mają? Słoma 600 litrów pełno. Tutaj pełno rzucamy kostek. No i będzie elegancko. No i jeszcze spadła tam tak na złość. Dobra, wiecie, ja sobie to dokończę już poza odcinkiem. Także chyba trzymajcie się, cześć. Zostawcie łapkę, zostawcie suba z dzwonem i pa pa.